Wyciekły dane dotyczące skali finansowania migrantów w Polsce. I jest co najmniej dziwnie. Aktywiści z ostatniego pokolenia wreszcie dostali za swoje. Warszawa dla naszego sąsiada ma być niemal Dolina Krzemowa. Tylko czy powinniśmy się z tego cieszyć? A na koniec kolejne polskie miasto będzie jeździć metrem. I to już pewne. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Lećmy z pierwszym tematem. Lwów, Kijów, Charków. Ukraina w całej rozciągłości. Spytaliśmy Ukraińców, co sądzą dzisiaj o Polakach. W bieżącym okresie odnotowano znaczący wzrost liczby osób pochodzących spoza granic naszego kraju, które otrzymują wsparcie socjalne w Polsce. Informacje te zostały opublikowane w środowym wydaniu Rzeczpospolitej. Dziennik donosi, że gwałtownie rosnąca liczba obywateli innych państw starających się o ochronę międzynarodową w naszym kraju spowodowała powstanie nierównowagi finansowej w budżecie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W odpowiedzi na tę sytuację władze zdecydowały o przeznaczeniu dodatkowych 19,6 miliona złotych z rezerwy celowej na pokrycie kosztów opieki zdrowotnej oraz pobytu tych osób na terenie Polski. Jakub Dudziak, rzecznik wspomnianego urzędu, poinformował Rzeczpospolitą, że liczba obywateli innych krajów korzystających z pomocy socjalnej pod koniec września przekroczyła 6 tysięcy osób. Jest to znacznie więcej niż pierwotnie zakładano w budżecie na ten rok, który był przygotowany z myślą o 3900 osobach, bazując na danych z poprzedniego roku. Warto zaznaczyć, że od momentu złożenia wniosku o azyl osoba z zagranicy jest objęta pełnym wsparciem ze strony państwa, jednakże nie ma możliwości podjęcia pracy zarobkowej. W przypadku, gdy dana osoba mieszka poza państwowymi ośrodkami, otrzymuje wsparcie finansowe w wysokości 750 zł miesięcznie. Rzeczpospolita informuje również o wzroście liczby przyjętych wniosków, między innymi w regionie przygranicznym z Białorusią, składanych przez osoby pochodzące z Bliskiego Wschodu i Afryki. Zauważono także zwiększoną liczbę wniosków od obywateli Ukrainy i Białorusi. Sytuacja ta jest częściowo spowodowana zaostrzeniem przepisów na Ukrainie, dotyczących mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat, objętych mobilizacją. Warto podkreślić, że obecna sytuacja stawia przed polskimi władzami nowe wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia i integracji dla rosnącej liczby osób poszukujących ochrony międzynarodowej. Konieczne będzie znalezienie równowagi między zapewnieniem pomocy humanitarnej a dbałością o stabilność finansową i społeczną kraju. Władze będą musiały również rozważyć długoterminowe strategie radzenia sobie z tą dynamiczną sytuacją. Jestem zła na Polaków, na to, co robią na granicy. Mam dobry stosunek do polskich władz. Mam wielu przyjaciół i krewnych, którzy żyją w Polsce. I widzicie, a ponoć to rząd Donalda Tuska, znaczy Jarosława Kaczyńskiego, był odpowiedzialny za te nadmierne migracje w skali takiej, której jeszcze Europa chyba nie widziała, a tutaj się okazuje, że no, niewiele się chyba zmieniło. Prawda o skali migracji w Polsce wreszcie ujrzała światło dzienne, obnażając porażkę rządowej polityki migracyjnej. Statystyki są nieubłagane i bezlitosne. W ciągu roku liczba cudzoziemców korzystających z pomocy socjalnej w naszym kraju wzrosła niemal dwukrotnie. To już nie jest kwestia humanitaryzmu, tylko realne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i stabilności ekonomicznej Rzeczypospolitej w dobie kryzysu. Dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców są alarmujące. Do końca września wnioski o udzielenie ochrony złożyło 12,3 tysiąca cudzoziemców, co stanowi wzrost o 4,5 tysiąca w porównaniu z 2021. Wśród nich nie tylko są uchodźcy z Ukrainy, ale także właśnie migranci z Bliskiego Wschodu czy Afryki przekraczający granicę polsko-białoruską. Ciekawe jak. Nasuwa się więc pytanie, ilu z nich to rzeczywiście ofiary prześladowań, a ilu to ekonomiczni oportuniści żerujący na naiwności polskiego podatnika. Rząd zamiast rozwiązać problem u źródła, sięga głębiej do kieszeni obywateli, bo dodatkowe 19,6 miliona złotych rezerwy celowej ma pokryć koszty opieki medycznej i pobytu migrantów w Polsce. To jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo każdy cudzoziemiec ubiegający się o azyl otrzymuje 750 zł miesięcznie, będąc jednocześnie wykluczonym z legalnego rynku pracy. Czy to nie jest prosty przepis na patologię i rozrost szarej strefy?
Tymczasem Unia Europejska w swojej nieskończonej mądrości proponuje narzucić nam jeszcze bardziej liberalną politykę migracyjną. Nowa dyrektywa azylowa ma zagwarantować migrantom prawo do świadczeń socjalnych na koszt podatników w każdym kraju Unii Europejskiej. To jest absurd na miarę XXI wieku, który może doprowadzić do kuriozalnej sytuacji, gdzie przybysze będą lepiej uposażeni niż rdzenni obywatele. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewnia o renegocjacjach tej dyrektywy, ale czy to nie jest tylko polityczny teatrzyk? Czy Polska ma realną siłę przebicia w brukselskim gąszczu biurokracji, bo by skutecznie bronić swoich interesów, bo wydaje się, że okej, jesteśmy bardziej lubiani teraz w Europie, jak rządzi Tusk, ale czy faktycznie jesteśmy tam decyzyjni? Najwyższy czas chyba otworzyć oczy na realne zagrożenia, bo niekontrolowany napływ migrantów to nie jest tylko obciążenie dla budżetu, ale także potencjalna bomba zegarowa dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Doświadczenia krajów Europy Zachodniej dobitnie powinny nam wskazać, że brak skutecznej integracji prowadzi do powstania równoległych społeczeństw i eskalacji przestępczości. A Polska desperacko potrzebuje radykalnej zmiany kursu w polityce migracyjnej. I zamiast rozdawnictwa, priorytetem chyba powinno być uszczelnienie granic i rygorystyczna weryfikacja osób ubiegających się o azyl. Bo tylko bezkompromisowa postawa wobec nielegalnej migracji może uchronić nas przed kryzysem, który i tak już pustoszy kraje Europy Zachodniej. W dobie globalizacji musimy pamiętać, że to naród i państwo są ostatnimi bastionami naszego bezpieczeństwa i dobrobytu. Nie możemy pozwolić, by ta iluzoryczna ideologia multikulturalizmu, która i tak już się nie sprawdziła na Zachodzie, przysłoniła nam realne zagrożenia. Nadszedł czas, by politycy zaczęli służyć polskim obywatelom, a nie interesom globalnych mocarstw i ich ideologii. Skąd decyzja, żeby dzisiaj blokować ulicę? Dlatego, że rozpoczyna się nowy rok szkolny, jest początek września. W Międzynarodowym Dniu Kobiet dwie osoby związane z ruchem. Ostatnie pokolenie przeprowadziły symboliczną akcję przy pomniku warszawskiej Syrenki. Wykorzystując barwny płyn, aktywistki chciały zwrócić uwagę na pilną potrzebę ochrony środowiska i klimatu. Akcja miała na celu wyrażenie solidarności z kobietami na całym świecie oraz zamanifestowanie sprzeciwu wobec niewystarczających działań politycznych w kwestii zmian klimatycznych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła kroki prawne wobec osób podejrzewanych o udział w incydencie. Według informacji przekazanych przez prokuratora, szkody dotyczą nie tylko powierzchni pomnika, ale także jego podstawy i fontanny. Osobom podejrzewanym grozi możliwość spędzenia od 6 miesięcy do 8 lat w odosobnieniu. Obie aktywistki nie przyznały się do zarzucanych im czynów i odmówiły składania wyjaśnień. Przedstawiciele Ostatniego Pokolenia odnieśli się do sytuacji, podkreślając, że celem ich działań jest doprowadzenie do zmian politycznych, które uchronią społeczeństwo przed najgorszymi skutkami kryzysu klimatycznego. Wskazali również, że tymczasowe i symboliczne efekty ich protestu są nieporównywalne z ogromem szkód, chaosu i cierpienia, które powoduje kryzys klimatyczny. Organizacja przypomniała też o incydentach związanych z wodą na południu Polski, które miały miejsce w połowie września i również wpłynęły na stan zabytków. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odnieśli się do incydentu, wyrażając zrozumienie dla wagi kwestii klimatycznych, jednocześnie apelując o protestowanie w sposób nieniszczący obiektów o znaczeniu narodowym. Podobne symboliczne akcje były podejmowane przez grupy klimatyczne w innych krajach, m.in. w Australii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Organizacje stojące za tymi działaniami podkreślają, że ich celem jest wywołanie dyskusji i zmobilizowanie polityków do podjęcia natychmiastowych działań w celu ochrony globu przed zmianą klimatu. Chociażby nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe, susze, ulewy i... Tak zwane ostatnie pokolenie znowu urządza swój cyrk, może bardziej cyrkowy występ na ulicach Warszawy. Tym razem żonglując hasłami o klimacie i żądając absurdalnej kwoty 300 miliardów złotych na transport publiczny. Szczytny cel, szkoda tylko, że za fasadą troski o planetę kryje się coś znacznie bardziej niepokojącego. Przyjrzyjmy się faktom. Ostatnie pokolenie to odnoga międzynarodowej siatki A22, którą nasi zachodni sąsiedzi tak chętnie stawiali nam na wzór praworządności, uznali za organizację przestępczą. Oczywiście, nasi tutaj ci z ostatniego pokolenia w Polsce mówią, że nie są z nimi powiązani, ale jakoś dziwnie tak samo się ubierają, robią te same akcje,
W zasadzie łączy ich wszystko. To, że nie ma jakiegoś połączenia gdzieś tam pewnie spółkowego, to jest inna kolej rzeczy. Ale doprawdy trudno o lepszą rekomendację. Nic dziwnego, że polska policja w końcu zdecydowała się użyć siły wobec tych pokojowych demonstrantów. Pytanie tylko, czy to wystarczy. Bo przecież nie mówimy tu o niewinnych hipisach śpiewających o miłości. To są ludzie, którzy z premedytacją niszczą zabytki, pomniki, zakłócają koncerty, paraliżują życie zwykłych obywateli dla haseł, w które wierzą. To nie są ludzie, którzy są naukowcami i faktycznie wiedzą, że planeta płonie i zaraz się okaże, że wszyscy zginiemy. Nie. To są ludzie, którzy wierzą. To są fanatycy, sekta religijna, klimatyści. Ciekawe, czy ci sami aktywiści mieliby odwagę zakłócić obrady Sejmu, czy zablokować wjazd do ministerialnych garaży. A, przepraszam, zapomniałem. To przecież zwykli obywatele są winni globalnego ocieplenia, a nie politycy czy korporacje, nie? Paradoks całej tej farsy polega na tym, że blokując ulice, nasi ekologiczni mesjasze przyczyniają się do zwiększenia emisji spalin, bo tysiące samochodów stojących w korkach z włączonymi silnikami to jest efekt ich troski o środowisko. Brawo panowie i panie od przyklejania się do asfaltu. A propos przyklejania, kto właściwie finansuje te kosztowne akcje? Kto zapłaci za farby, kleje, kary i odszkodowania, które teraz jak się okazuje mogą wynieść setki tysięcy złotych w przypadku jednego przewinienia, a ich było dużo więcej? Czy nie mamy tutaj do czynienia, jeśli się okaże, że te wszystkie kary teraz, tych wszystkich kar nie zapłacą ci aktywiści, tylko grupa, ostatnie pokolenie, to czy nie mamy do czynienia z zorganizowaną grupą przestępczą, która celowo i systematycznie łamie prawo? To pytanie powinno zainteresować nie tylko dziennikarza, ale przede wszystkim służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Tymczasem część klasy politycznej z Koalicją Obywatelską na czele, jakżeby inaczej, zamiast potępić te chuligańskie wybryki, woli skupić się na rozliczaniu PiSu za gospodarkę leśną. Hipokryzja sięga zenitu. Niszczenie mienia publicznego jest najwyraźniej w porządku, o ile służy słusznej sprawie. Bo przecież nawet Trzaskowski, który najprawdopodobniej będzie skandydował na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej, mówił też, że planeta płonie, więc to trochę z jego tokiem myślenia współgra. Zamiast przyklejać się może do asfaltu, może warto przykleić się, nie wiem, do pracy. Ale to by wymagało wysiłku, w tym intelektualnego, a nie tylko umiejętności robienia zadymy na ulicach. A na to, jak widać, naszych klimatycznych rewolucjonistów najzwyczajniej w świecie nie stać. Wasza Ekscelencjo, Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwsza Dama, Pani Agato, Wasze Ekscelencje, Marszałkowie Sejmu i Senatu. W stolicy naszego zachodniego sąsiada, przy placówce dyplomatycznej Litwy, otwarto litewską przestrzeń innowacji. Jest to druga tego typu inicjatywa Wilna po podobnej działającej w regionie znanym z zaawansowanych technologii w Kalifornii. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie relacji między Polską a Litwą w obszarze nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Pomysł ten został przedstawiony podczas ważnego wydarzenia gospodarczego w Katowicach w maju bieżącego roku. Polska jest kluczowym partnerem handlowym dla Litwy, o czym świadczy fakt, że 1/10 litewskiego eksportu trafia nad Wisłę. Wiceminister gospodarki i innowacji Litwy, Karolis Rzemajtis, podkreślił, że nowo otwarta przestrzeń jest odpowiedzią na obecne wyzwania geopolityczne. Zaznaczył również, że oba kraje aktywnie współpracują w obszarach związanych z ochroną granic, rozwojem nowoczesnych technologii oraz wymianą naukową. Litwa, mimo niewielkich rozmiarów, stała się liderem innowacji w Europie. Według europejskiego rankingu innowacji nasz północny sąsiad wykazuje najwyższy wskaźnik wzrostu w ekosystemie innowacji na Starym Kontynencie, osiągając wartość 3,7%, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej wynosi 0,6%. Litewski rząd planuje podwoić udział produktów i usług o wysokiej wartości dodanej w eksporcie oraz potroić prywatne inwestycje w sektor badań i rozwoju do końca obecnej dekady. Na Litwie, kraju zamieszkałym przez mniej niż 3 miliony osób, zarejestrowano 1000 startupów zatrudniających 18 tysięcy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wartość rynku startupowego, będącego drugim najszybciej rozwijającym się ekosystemem tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej, szacuje się na 13,7 miliarda euro. Litwa może pochwalić się trzema startupami typu jednorożec, czyli firmami, których wartość przekracza miliard euro, a są to Vinted, Nord Security i Baltic Classifieds Group. Ja Vinted,
galėjo tik beribė jūsų protėvių narsa. Litwa, nasz północny sąsiad, postanowiła zabawić się w takiego technologicznego giganta, otwierając z wielką pompą litewską przestrzeń innowacji w Warszawie. Brzmi imponująco, tylko czy aby na pewno, to my powinniśmy klaskać tutaj z zachwytu. Spójrzmy na fakty. Litwa chwali się, że ma ponad 1000 startupów i jest drugim najszybciej rozwijającym się ekosystemem startupowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Imponujące, dopóki nie spojrzymy na skalę. Cały ten ekosystem wart jest 13,7 miliarda euro. Dla porównania sama polska spółka CD Projekt jest warta więcej. Czy naprawdę mamy się z czego cieszyć i uczyć od kraju startupów, którego cały sektor jest mniejszy niż jedna nasza firma? Oczywiście współpraca gospodarcza z Litwą może mieć sens. Polska jest największym partnerem handlowym Litwy, z nadwyżką handlową sięgającą 2,2 miliarda euro w 2022, ale czy to oznacza, że mamy pozwolić Litwie dyktować warunki w obszarze innowacji? To trochę tak, jakby mysz próbowała uczyć słonia, jak być dużym. Nie zrozumcie mnie źle, doceniam ambicje z Litwy, ale ich plan przesunięcia z 34 na 20 pozycję w Global Innovation Index do 2030 jest oczywiście godny podziwu, ale czy Polska, będąc znacznie większą gospodarką, nie powinna mieć własnych, bardziej ambitnych celów? Zamiast skupiać się na współpracy z Litwą w obszarze startupów, może powinniśmy spojrzeć na to, co naprawdę łączy nasze kraje, na przykład współpraca energetyczna, projekt synchronizacji sieci elektrycznych krajów bałtyckich z Europą kontynentalną realizowałby głównie przez połączenie z Polską na kluczowe znaczenie energetyczne, geopolityczne w tym. To tutaj Polska mogłaby odgrywać wiodącą rolę. Co więcej, zamiast tworzyć nowe przestrzenie innowacji, może warto skupić się na tym, co i tak już mamy. Polska ma świetne parki technologiczne, ale jak zauważa wielu dziennikarzy obecnie, często są źle zlokalizowane i nie zapewniają kompletu elementów potrzebnych do rozwoju innowacji. Może zamiast patrzeć na Litwę, powinniśmy najpierw uporządkować właśnie własne podwórko. Nie twierdzę, że współpraca z Litwą jest zła, ale pamiętajmy, że to my jesteśmy największym graczem w regionie i to my powinniśmy wyznaczać kierunki, ścieżki rozwoju i budować silną pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej. Zamiast być drugą doliną krzemową dla Litwy, może powinniśmy aspirować do bycia pierwszą doliną krzemową dla całego regionu, bo jeszcze niedawno tak o nas pisano w mediach. Gdzie innowacje są kluczem do sukcesu, nie możemy chyba pozwolić sobie na bycie cieniem naszego mniejszego sąsiada. Polska ma potencjał, by być liderem innowacji w regionie. Pytanie tylko brzmi, czy mamy odwagę, by po te pozycje sięgnąć? Na jakim etapie tak, są plany Premetra? Musimy pamiętać o tym, że w mieście mamy coraz bardziej ciasno. Aleksander Miszalski, obecny włodarz Krakowa, powrócił do tematu rozwoju nowoczesnego systemu transportu podziemnego, zapewniając, że wcześniejsze deklaracje zostaną zrealizowane. Działania związane z tą inwestycją są w toku, a najnowsze doniesienia przynoszą optymistyczne wieści dla mieszkańców. Aktualnie jedynie stolica Polski może pochwalić się posiadaniem rozbudowanego systemu transportu podziemnego. Jednakże sytuacja ta ma ulec zmianie w niedalekiej przyszłości. Kraków intensywnie pracuje nad implementacją podobnego rozwiązania komunikacyjnego. Choć koncepcja ta była przedmiotem dyskusji od ponad 10 lat, dopiero teraz można zaobserwować konkretne działania zmierzające do jej realizacji. Rozwój nowoczesnego systemu transportu był jednym z głównych punktów programu wyborczego aktualnego włodarza Krakowa. Niedługo po objęciu stanowiska Aleksander Miszalski zapowiedział przyspieszenie prac nad tym projektem. We wrześniu podczas obrad Rady Miasta omawiano już szczegóły przygotowań do inwestycji. Włodarz przypomniał również, że pierwsze głosowanie obywatelskie w tej sprawie odbyło się 10 lat temu, a za realizacją projektu opowiedziało się ponad 55% głosujących. Najnowsze informacje wskazują na znaczący postęp w realizacji projektu. Urząd Miasta przekazał niezbędną dokumentację do odpowiednich organów w celu uzyskania decyzji dotyczącej wpływu inwestycji na środowisko. To otwiera drogę do ogłoszenia przetargu na prace projektowe i budowlane. W
włodarz Krakowa zapowiada, że w przyszłym roku zostanie wybrany wykonawca pierwszego etapu projektu, którego finansowanie będzie pochodzić z budżetu państwa, funduszy unijnych oraz środków miejskich. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na rok 2025, a całkowity koszt inwestycji szacuje się na 13 miliardów złotych. Panowie uznali, że to jest passé i że to już tak się nie powinno robić. I co myślicie o takiej inwestycji Krakowa? Przyda się, żebyśmy mieli więcej miast w Polsce, które będą obsługiwały metro, czy według Was jest to zbędny wydatek? Bo według niektórych również metro M2 w Warszawie nie ma sensu, bo było za drogie. Jak dla mnie fajna inwestycja, bardzo rozwojowa, przyciąga turystów, no i po prostu przyjemnie się żyje w takim mieście, które jednak ma dostęp do tego metra. Nawet jeżeli tam niektórzy argumentują, że dałoby się szybciej pojechać tramwajem, jakimś nadziemnym, pociągami i tak dalej, no to jednak jest to zupełnie inny wymiar transportu. Nie mówię o metrze M3, które ma być budowane teraz w Warszawie, bo faktycznie może trochę nie mieć sensu, no ale to przejeżdżające faktycznie pod Wisłą jest ciekawym rozwiązaniem i ułatwiło życie w Warszawie. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, czy jesteście za tańszymi rozwiązaniami, czy właśnie metro to jest ten klucz do dobrej komunikacji w dużym mieście. Czekam na komentarze.